Siemano, siemano, czołem. Dzisiaj jest kolejny dzień z Gdańska. I powiem wam, niedawno nagrywałem odcineczek o hejterach. Więc możecie sobie też obejrzeć. Rozmawiałem też o hejterach. Ale żeby nie przynudzać, to będę mówił szybko i w ogóle, więc tak, też co zauważyłem, wyjaśnię już taki ostatni, co mnie wnerwia w hejterach i w ogóle czego nie rozumiem. Czego nie rozumiem też w hejterach, to jest takie trochę głupie, że hejtują mnie, wyzywają od jakiegoś tego, że jak nie zobaczą, to normalnie pobiją, że wyzwą. A tak naprawdę podchodzą i chcą zdjęcie, mówią, że są fanami, więc tak są też hejterzy. Patrzę, ile dni? 31, ale nie wiem, który dzisiaj jest. Teraz właśnie chciałbym opowiedzieć o tym. Mam nadzieję, że mój brat tego nie słyszy oczywiście. Mój brat ma 7 sierpnia urodziny. I chciałbym mu sprawić właśnie prezent, ma za jakieś 7 dni chyba, lub 6, 8, nie wiem. I chcę sprawić fajny prezent. Mam nadzieję, że mu się spodobał oczywiście. I mój brat tam sobie idzie, nagram jego reakcję. W domu jak wrócę, bo teraz jedę na plażę, pokażę wam na Allegro, co mu chcę kupić. I mam nadzieję, że mu się spodoba, więc... Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że w 7 dni zdążę. Też dostałem! Uwaga! Alleluja! Alleluja! No, no nie, nie, nie! Ale chyba trzymajcie! No. Jak, gdzie? Siema! Elo! Dobra, dawaj! A ty już nagrywasz? No. A, no dobra. Dzisiaj będziemy grali w piłkę. No. Ta, to jest Miłosz. Ja jestem Paweł, a tam jest mi... Julek. Julek nie ogarnia nic po polsku. Właśnie odkopałem kamień. Nie no, mam nadzieję, że to fajnie wyszło, taki efekt.
Pewnie mnie nigdy nie widzieliście w takiej czapce, bo nie lubię w niej chodzić i nigdy nie zakładam takich ten. Ale chcę sobie kupić taką bardziej z takim daszkiem za oko, nie wiem, takim, bo ładnie w niej wyglądam. Tutaj są ryby, więc mam nadzieję, że ujmę. Tutaj mamy takie lody, tylko teraz nie wiem, którego wybrać. Nie, nie kupowałem. Szukamy jakiejś liny, bo oni znaleźli. Taka lina jest zakopana w wodzie, taka. Musimy to znaleźć. Chyba to jest kotwica jakaś. Gdy to odkopiemy, to ja się normalnie... Ośmiu moich kolegów to próbowało razem ze mną wykopać. Rok temu nie poszło. Może teraz się uda. Może. No, dlaczego gdy ja to wykopę, to normalnie jestem ksiądz. Dobra, gdzie to jest? Chodź, wypływamy na głęboką wodę. Płyń! Płyń! Rekinie! Płyń! Rekinie! No co ta kokota? Co ta? Weź szybko! Weź potacę! Weź szybko! Ciągnij szybko! Jak byliśmy tutaj w czerwcu, zobaczyliśmy z mamą takie ciastka jakby i są bardzo dobre, są tutaj przy plaży, więc teraz właśnie po nie jedziemy. Kończę vloga. Tak, mój tata. To słońce powoduje, że po prostu człowiek szaleje. Idziemy do jej las. Energia. Kiedyś to powiedziałeś, że słońce ci dodaje energii. Czekaj, bo nagra. A ty też vloga tak, słońce mi dodaje energii. I jutro też będzie nowy, piękny dzień. Ej, to jest mój patent, żebym nie kopiował. Jutro będzie... Kopiować. Nie, możesz kopiować. W ogóle, jeszcze jedno. Da. Myślałem o tym, nie myślałem o tym. Patrz, żeby nie kopiować, powiem, widzę, i to będzie też nowy, śliczny dzień. Więc, tak, muszę być uśmiechnięty, kocham was wszystkich, buziaczki! Tak, mówię tak tylko, żeby wszystko dzisiaj oczywiście, żeby tam wnerwić. I tak, jutro będzie też vlog, mam nadzieję. Tylko z Zakopanego, bo jadę z mamą i w ogóle do Zakopanego. Ale nie chcę za bardzo. Więc no nie wiem, czy będzie, mam nadzieję, że nie. Bo nie chcę za bardzo jechać. Ale no cóż. No musi tak być, więc ja się tam... Co? Nie! Nie! Nie, tata, nie tym lasem! Proszę!
Ale tata! Proszę! No, ta! Patrz, tutaj nic nie widać! A inni idą, to my też idziemy, chodź. Daj latarkę. Świeć mi tam. Nie, tutaj jest, widzisz? Jest... A, proszę się tam będzie. Ale GoPro jest w nocy kiepskie. Naprawdę. Idziemy, chodź. Chodź tak, świeć. Tata, idziemy tu wtedy. Czekaj, o właśnie, ale to jest, naprawdę jest straszne. No nie odchodź. Tutaj chodź. No nie. No chodź. Chodź. Spanikowałeś. Chodź. Ale nie, bo tu jest ciemno, tutaj nic nie widać. Gdzie tam nic nie widać? No zobacz, wszystko... Ale patrz, hejterzy będą mówili... Daj, że się boisz. Daj mi kamerę. Że niby się boję, że oli z ciebie w ogóle, że niby... Że niby właśnie... Że jestem bojek i w ogóle, a sami by tutaj nie weszli. Bo na kamerze nic nie widać w ogóle, ale tutaj jak jestem, to nawet tutaj u mnie nic nie widać. Widać tylko taką malutką ścieżkę. Nie rękoma tak bardzo. Więc tak. Więc idziemy tamtędy. Tutaj już prawie nic nie widać, a tam to już w ogóle. Przejdziemy innym razem. I tak. I to już koniec w tym vlogu. Jeśli się wam spodobał, to dajcie lajka w górę. I dajcie oczywiście też subskrypcję, bo jak dacie, to mnie to bardzo zmotywuje. Jak jest więcej subskrypcji, widzę to. Widzięcień. Jak jest więcej subskrypcji, to mnie to bardziej motywuje, więc dajcie subskrypcję, bo to w sumie nic dla was nie kosztuje. A mnie to bardzo ja chodzi. Już dałem. A mnie to bardzo obchodzi, więc gdybyście mogli, to dajcie. I tak, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.